W 18. Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Chorzej nr 3 w Szczecinie odbyło się ogłoszenie wyników lokalnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej pod patronem posła do Parlamentu Europejskiego Sławomira Nitrasa. Staram się też zainteresować młodych ludzi, dlatego że dla nich szczególnie Unia Europejska, instytucje europejskie mogą być miejscem, z którym mają oni prawo wiązać swoją przyszłość. Mogą próbować starać się tam o pracę i coraz więcej młodych ludzi, Polaków, również mieszkańców Szczecina, pracuje w instytucjach europejskich. Postrzegam swoją rolę jako osoby, która powinna tą wiedzę starać się przybliżać, stąd lekcje, o których Pan wspomniał, ale również takie konkursy wiedzy o Unii Europejskiej, które staram się cyklicznie organizować. Ogłoszenie wyników było połączone z wykładem, w którym europoseł przybliżył uczniom funkcjonowanie instytucji w Unii Europejskiej, opowiedział o procesie legislacyjnym, a także o szansach, jakie daje Unia Europejska młodym ludziom. Sekretarzem pana posła jest był uczeń mojej szkoły, Patryk, i pan poseł postanowił zrobić konkurs o Unii Europejskiej w naszej szkole, w 5 najlepszych szkołach miasta Szczecina. Patryk wybrał nasze liceum, bardzo jestem z tego, że cieszę. Ten konkurs się odbył parę dni temu, w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj jest podsumowanie tego konkursu. Pan Nitras przygotował nagrody dla zwycięzców. I przy okazji odbędzie się taka lekcja o Unii Europejskiej. Laureaci konkursu otrzymali zaproszenie do Brukseli, gdzie będą mieli okazję przyjrzeć się z bliska, jak pracują posłowie oraz instytucje europejskie. Ja cyklicznie prowadzę już od paru lat, od czasu, kiedy jestem europosłem, takie spotkania z młodzieżą w szkołach w województwie zachodniopomorskim, również lubuskim, choć mniej, przyznaję, zachodniopomorskim więcej, bo wydaje mi się, że bez względu na to, z różnymi postawami się spotykam, z takimi wręcz entuzjastycznymi, ale do takimi bardzo sceptycznymi również. Europoseł PO i były szef szczecińskiej Platformy Sławomir Nitras chce ponownie wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Europarlamencie jest pierwszą kadencję. Tryb zgłaszania kandydatów, tryb ustalenia listy, procedura się rozpoczęła. Ja zgłosiłem swoją kandydaturę, uzyskałem niezbędne rekomendacje kół, z której pochodzę, z innych kół, i czekam na wyniki. Wybory do Parlamentu Europejskiego niebawem. Sławomir Nitras swoją kandydaturę już zgłosił, ale na razie nie wypowiada się szerzej na temat innych kandydatów, a także samych wyborów.